No to cześć, witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o nasz kanał, ponieważ jest to pierwsze w historii tego kanału Q&A. Być może już ostatnie, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak pójdzie mi to odpowiadanie na pytania. Postaram się robić jak najmniej cięć, albo właściwie w ogóle ich uniknąć, żeby to wszystko co tu mówię było jak najbardziej wiarygodne. No i cóż, jest to film, który powstał na waszą prośbę, którą wyraziliście na Instagramie. No i dzisiaj po dosyć długim czasie nareszcie nagrywam to Q&A. Te pytania są już, nie ukrywam, dosyć stare. Zadaliście je jakiś tam czas temu, całkiem spory, za co przepraszam. No ale dzisiaj się z nimi zmierzę. Szczerze mówiąc, nie czytałam tych pytań od tamtej pory, kiedy je zadaliście. Mam je zapisane w telefonie, ale nie pamiętam ich kompletnie. W związku z tym można przyjąć, że to co dzisiaj tutaj będzie się działo, to będzie absolutny, totalny, całkowity spontan. Pozwolę sobie teraz zajrzeć do mojego telefonu i odnaleźć te pytania. Tutaj może pojawić się cięcie, ponieważ jak nie mam, mam tyle zdjęć, że te pytania są dość daleko, ale dobra, już je mam. No i lecimy. Pierwsze pytanie. Moje pytanko jest takie. Ile zarabia architekt i od czego są zależne jego zarobki? No więc tak, w Polsce architekt na pewno zarabia odpowiednio mniej niż ktoś o podobnych kwalifikacjach za granicą. Ale tak jest chyba ze wszystkimi zawodami, także to nie jest jakaś tutaj specjalna nowość, podejrzewam. Zarobki architekta mogą się bardzo wahać w zależności od tego, nad jakimi projektami pracuje. Jeżeli robi mniejsze projekty, tak jak my w tej chwili robimy mniejsze projekty, kiedyś robiłyśmy większe, teraz staramy się wejść w tą branżę mniejszych projektów, no ale do brzegu. Jeżeli architekt robi mniejsze projekty, zazwyczaj zarabia mniej na tych projektach, co jest logiczne oczywiście. Im mniejszy projekt, tym mniejsze zarobki architekta. Żeby móc się w miarę sensownie utrzymać w Polsce z projektowania, trzeba mieć takich mniejszych projektów w ciągu roku o wiele więcej. Jeżeli mamy wielkie, ogromne projekty, jakieś, nie wiem, ogromne osiedla mieszkaniowe lub też duże budynki użyteczności publicznej, to wiadomo, że takich projektów w ciągu roku możemy mieć mniej, czasem nawet jeden wystarczy. Zarobki architekta w Polsce są również zależne od tego, kto to jest. Ciężko mi jest uśrednić, bo rynek architektoniczny w Polsce jest też dosyć mocno zróżnicowany. Są architekci, którzy projektują za bardzo małe pieniądze i są architekci, którzy projektują za całkiem przyzwoite i bardzo duże pieniądze. I muszę wam od razu powiedzieć, że jeżeli ktoś projektuje za bardzo małe pieniądze, to nie oczekujcie super efektów i super jakości takich projektów. No sorry, mówię szczerze, tak to działa. Jeżeli coś jest tanie, to na pewno nie będzie zrobione na najwyższym poziomie. Jeżeli coś jest droższe, to będzie zrobione na pewno na wyższym poziomie, ponieważ ten architekt będzie mógł się bardziej skupić na tym projekcie, nie będzie musiał jednocześnie mieć większej ilości tych projektów i poświęci więcej czasu wam. Ogólnie rzecz biorąc, powiem szczerze, architektom w Polsce raczej z projektowania jest dosyć trudno się utrzymać. To nie jest łatwy fach, dlatego większość ludzi, którzy kończą te studia, którzy kończą Wydział Architektury, później tak naprawdę w tym zawodzie nie pracuje. Ponieważ naprawdę rynek jest trudny, zawód jest dość trudny i jeszcze tutaj nasze specyficzne różne uwarunkowania w Polsce, czyli bardzo skomplikowane prawodawstwo, mniejsze stawki oczywiście w porównaniu do zagranicy, tak jak już powiedziałam wcześniej, to wszystko powoduje, że trzeba się dosyć mocno nastarać, żeby w Polsce godnie żyć z architektury. Ci, którzy żyją z architektury na bardzo wysokim poziomie, to są naprawdę dość nieliczne jednostki, tak powiedzmy. Okej, lecimy dalej. Mało jest architektów bawiących się w internety, tak jak wy. Skąd takie podejście? No, podejście wzięło się z tego, że chciałyśmy coś w pewnym momencie zmienić w swoim życiu. Trochę nas nużyła taka właśnie praca biurowa, siedzenie nad tymi dużymi projektami po kilkanaście czasem godzin dziennie. Bywało, że 6 dni w tygodniu. Taka praca była bardzo nużąca. Jeżeli robisz taki wielki projekt przez, nie wiem, powiedzmy pół roku nad nim pracujesz i cały czas siedzisz w AutoCadzie czy tam Revicie i widzisz tylko te wszystkie kreski, to naprawdę ciężko taką pracę nazwać pracą twórczą. To jest żmudna orka niszcząca ludziom, krótko mówiąc, zdrowie. Niszcząca oczy, niszcząca kręgosłup. Jest to po prostu ciężka tyrka. W momencie, kiedy przechodzisz na trochę mniejsze projekty, to jest to fajniejsze, ponieważ możesz częściej robić koncepcje. Więcej masz tych koncepcji, bo musisz mieć więcej projektów, więc
ta twoja praca już nie jest tak żmudna i częściej pojawia się w tej twojej pracy ten etap twórczy, czyli koncepcyjny. I właśnie, wracając do tego, jakie było pytanie, skąd takie podejście? No, i żeby po prostu pozyskiwać większą liczbę klientów i mieć więcej tych projektów mniejszych, żeby móc się z tego utrzymać, postanowiłyśmy wejść w social media, postanowiłyśmy wejść w internet i tak powstał właśnie ten kanał, tak powstał nasz profil na Instagramie i nasz profil na Facebooku. Weszłyśmy w social media, weszłyśmy w internet po to, żeby po prostu docierać do większej liczby klientów, no ale też dlatego, że po prostu chyba mamy jakaś mucha mitulata, chyba mamy jakąś taką trochę, wydaje nam się, smykałkę medialną, interesuje nas to, bawi, lubimy nagrywać te filmy. To jest po prostu fajne i interesujące. Także poza tym też wydaje mi się, że dzisiejszy biznes jest w pewnym sensie zmuszony do tego, żeby pojawiać się w social mediach, żeby po prostu właśnie pozyskiwać większą liczbę klientów. Także tak, dlatego właśnie. Czy gdyby ekipa zwróciła się do was po projekt, to byście im coś zaprojektowały? No dobra, nie będę udawać, że nie domyślam się, o którą ekipę chodzi. Oczywiście domyślam się, że chodzi tutaj o ekipę Freeza, popularną teraz w internecie. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem konsumentem ich kontentu, ale wiem, o co chodzi. To nie jest tak, że jestem już absolutnym dinozaurem. Wiem, że teraz Freeze i jego ekipa jest bardzo popularna w sieci. Gdyby się do nas zwrócili, oczywiście jak najbardziej, zrobimy dla nich projekt. Nie ma problemu. To nie jest tak, że my sobie jakoś tam selekcjonujemy, że dla kogoś nie zrobimy, a dla kogoś zrobimy. Okej, jasne, żebyśmy zrobili projekt dla ekipy. Pewnie, że tak. No myślę, że to by było bardzo ciekawe i fajne doświadczenie. Także jak najbardziej. Jeżeli ekipa Freeza będzie miała takie życzenie, to zapraszamy. Chętnie zrobimy dla was projekt, jaki chcecie, czego chcecie. Dobra, jedziemy dalej. Wyglądacie na ciekawe osoby. Bardzo dziękuję. Agnieszki dzisiaj oczywiście nie ma. No ja tak się jakoś tak się składa, że Agnieszka jest bardziej tą zakulisową postacią. Ja jestem trochę bardziej tą postacią, która występuje tutaj przed kamerą częściej i tak dalej. Ciągle ją namawiam, żeby to się zmieniło, ale jakoś tak jest oporna. Mam nadzieję, że z czasem będzie jej więcej. No ale dziękuję także w imieniu Agnieszki. Czy planujecie więcej filmów o was, na przykład vlogi? No i właśnie, no to jest bardzo fajne pytanie w sumie, bo wydaje mi się, że vlogi połączone z pokazywaniem architektury to jest bardzo pojemna nisza i chętnie byśmy coś takiego robiły, gdyby było na to zapotrzebowanie i gdyby nasi widzowie, czyli wy, chcieli takie filmy oglądać po prostu z naszym udziałem. Także piszcie w komentarzu, czy vlogi z nami, pokazujące też trochę architekturę, byłyby dla was czymś ciekawym do oglądania. Krótko mówiąc, czy byście chcieli takie filmy zobaczyć u nas na kanale. Dobra, idziemy dalej. O, zawalczysz w fejmie, jeśli zaproponują. W fejmie, fejm, rozumiem, dobra, tu też nie będę udawać, że nie wiem, o co chodzi. Wbrew pozorom, co nieco wiem, co się dzieje w internecie. Chodzi oczywiście o to, czy zawalczę w federacji Fame MMA. To są freakowe walki. Powiem tak, żeby zawalczyć w fejmie, Fame MMA, trzeba mieć najpierw fame. Tutaj z tym jeszcze, no, nie jest chyba najlepiej. No i MMA, czyli trzeba po prostu umieć się bić. Tutaj może nie byłoby aż tak źle, ponieważ wychowałam się na Gdańskim Przymorzu, musiałam trochę w młodości walczyć o swoje. Oczywiście żarcik, żarcik. No ale na ten moment tego nie planuję, ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, bo możesz żałować, także no, w tej chwili nie, ale zobaczymy, co świat przyniesie. Dlaczego Lumion? Dlatego Lumion, że był to pierwszy program wykorzystujący technikę renderingu GPU, który poznałyśmy, o którym usłyszałyśmy. I ten Lumion gdzieś tak się przewijał od jakiegoś czasu, już od kilku lat. Pojawiał się też u naszych studentów, których uczymy na Politechnice Gdańskiej. Pozdrawiamy was wszystkich. No i na początku ten Lumion jeszcze nie był taki super dopracowany, nie? Wiadomo, że to zawsze gdzieś tam tym programom trochę brakuje. Te wizualizacje nie wyglądały tak fajnie, jak te zrobione w 3D Maxie z V-Rayem. No ale z czasem jednak ten Lumion zaczął się bardzo mocno rozwijać i wydał nam się on atrakcyjny. Również z tego powodu, że prędkość powstawania tych wizualizacji, zresztą o tym już wielokrotnie mówiłyśmy, prędkość i łatwość robienia tego
To było coś, co nas do tego przekonało, także Lumion jako program do renderingu w tej chwili. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dobra, jedziemy dalej. Ile Wam zajmuje przygotowanie projektów? No to jest bardzo różnie, w zależności właśnie od tego, czy to jest duży, czy mały projekt. I jaki zakres jest tego projektu, bo bywa też tak, że na przykład robimy same koncepcje, na przykład zagospodarowania jakiegoś dużego terenu. Czasem robimy wszystkie fazy projektu, czyli od koncepcji poprzez projekt architektoniczno-budowlany, później techniczny itd., itd. Wiadomo, że im jest więcej tych faz, im jest więcej tych elementów i im projekt jest większy, tym dłużej to zajmuje. No ale powiedzmy, że projekt, nie wiem, no zacznijmy od najmniejszej rzeczy, czyli na przykład projekt takiego małego domku, indywidualny, o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, powierzchni zabudowy, to jest około, powiedzmy, 4 tygodnie na koncepcję, a kolejne fazy to już też zależy od tego, jak dostępni są nasi branżyści, czyli projektanci konstrukcji i ewentualnie projektanci sanitarni. Także tutaj te terminy też zależą od tego, jaka jest dostępność tych projektantów, bo na rynku jest mniej projektantów konstrukcji, mniej projektantów sanitarnych niż architektów, więc oni mają automatycznie więcej pracy, więc to też wynika jakby z tego, jak oni wyglądają czasowo i jak to wszystko po prostu udałoby się spiąć. Chcę zapytać, jakie budowle najbardziej lubicie projektować? To jest tak, powiem Ci szczerze, że zależy też od momentu, w którym jesteśmy, bo faktycznie na początku bardzo nas jarały te duże rzeczy. Nie wiem, my już mamy na swoim koncie pracę przy na przykład osiedlu wieżowców. Mamy pracę przy dużych budynkach szkolnictwa wyższego i na przykład tam fascynujące było chodzenie na budowy, które notabene za chwilę znów się rozpocznie przy dużym budynku, bo właśnie jeden z naszych projektów wyłazi z ziemi i będziemy się zajmować jakby tutaj nadzorowaniem wnętrz, które powstają w tym budynku. Także fascynujące jest obserwowanie, jak powstają te ogromne budowle, ale z czasem to się trochę nudzi i zaczynasz dostrzegać piękno właśnie w małych rzeczach, w małych domkach właśnie, te małe przestrzenie życiowe, ten minimalizm, który musi być tam wzięty pod uwagę, żeby to wszystko działało. To są wszystko też fascynujące rzeczy. Z jeszcze trzeciej strony są też wnętrza, które są też świetną odskocznią, jeżeli już masz trochę dosyć właśnie budowlanki. Ciężko powiedzieć. To zależy chyba od momentu, w którym w danym momencie jesteśmy i od tego, jakich projektów dużo w danym momencie mamy. Jeżeli mamy dużo jakichś tam projektów, to wiadomo, że po pewnym czasie już nam się to nudzi i chcemy przeskoczyć na coś innego, więc to zależy od momentu po prostu. Czy zawsze dobrze rozumiecie się z klientami? Bywają spiny albo kłótnie? Nie, właściwie nie. Muszę powiedzieć, że 99% klientów, z którymi pracowałyśmy, to byli genialni ludzie. Część z nich została naszymi przyjaciółmi, trzymamy się z nimi do dzisiaj. Część z nich wraca do nas po kolejne projekty. Także my mamy generalnie świetny kontakt z naszymi klientami, z naszymi inwestorami. Pozdrawiamy oczywiście ich wszystkich. Machamy Wam wszystkim. Dobrze wiecie, kim jesteście. Jeżeli to oglądacie, to pozdrawiamy. No i mówię, 99% naszych klientów to są świetni ludzie i raczej tych spin nie mamy. To są jakieś sytuacje naprawdę skrajne i marginalne absolutnie. Co jest łatwiejsze? Projektowanie czy uczenie projektowania? No to jest bardzo ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, ponieważ, znaczy powiem tak, na pewno to, że się projektuje, bardzo ułatwia uczenie projektowania, bo jakby przekładasz swoją jedną gałąź pracy na swoją drugą gałąź pracy. Oczywiście jedno i drugie jest bardzo odpowiedzialne. Ciężko to porównywać, bo są genialni dydaktycy, którzy są wyspecjalizowani głównie w dydaktyce i w sprawach naukowych. I to są naprawdę świetni, wspaniali ludzie, legendy wydziałów architektury w całej Polsce. Ciężko powiedzieć, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze. Wydaje mi się, że no tak, bo to jest trochę tak, że jeżeli projektujesz coś, to oczywiście ponosisz tą ogromną odpowiedzialność, że to wszystko musi być zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z wytycznymi inwestora i tak dalej, i tak dalej.
później są nadzory na budowie i tak dalej, to jest wszystko strasznie poważna i skomplikowana sprawa. Oczywiście jeszcze po drodze zatwierdzenie tego wszystkiego w urzędzie, całej tej dokumentacji. To jest wszystko proces naprawdę bardzo trudny, bardzo skomplikowany, bardzo żmudny. Nauczanie młodych ludzi, przyszłych architektów, to jest proces bardzo trudny i wymagający dużej pokory, wydaje mi się też. I to jest tutaj, w tym momencie, to nie jest tylko jakby odpowiedzialność twoja, ale to jest też odpowiedzialność za tą drugą osobę, za tego młodego człowieka. I to, co przekazujesz tym młodym ludziom, jest niezwykle ważne. I wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, która z tych dwóch rzeczy jest trudniejsza. Obydwie są trudne. Chyba tak odpowiem. Czy umiesz zaprojektować wieżowiec? Tak, umiem, mam do tego uprawnienia. Nawet przez wiele lat razem z Agnieszką projektowałyśmy, pracowałyśmy przy tworzeniu projektów osiedla wieżowców w Gdańsku. Więc tak. Czy myślicie o tym, żeby projektować willę do Metaverse? No, jest to ciekawy temat, powiem ci. Jest to coś, co przemknęło nam przez myśl. Także nie wykluczamy. Dobra, czy to wszystko? Bo wydaje mi się, że nie. Jeszcze gdzieś tu miałam więcej tych pytanek, mam wrażenie. To się wytnie, żeby tutaj nie przedłużać. No dobra, nie, to chyba by było na tyle. Chyba, że coś zgubiłam. Ale mam wrażenie, że możliwe, że coś zgubiłam. Jeśli tak, to sorry. No to tyle. Chyba nie było aż tak strasznie. Trochę się bałam. Serio, nie pamiętałam tych pytań, bo zgrywałam je już bardzo dawno temu. Zaraz wam powiem nawet kiedy. Dokładnie. 12 maja. No naprawdę, także hardcore. No i te pytania były dosyć ciekawe, niektóre zaskakujące. Niektórych na pewno nigdy w życiu bym się nie spodziewała. No ale cóż, no... Takie są moje odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli film Q&A pierwszy na tym kanale się wam podobał, to zostawcie kciuka w górę i napiszcie w komentarzu, czy takie filmy są ok, czy będziecie chcieli mieć ich więcej. Napiszcie też rzeczywiście, czy będziecie chcieli vlogi architektoniczne z naszym udziałem. Chętnie coś takiego nagramy, także dajcie znać. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli ktoś dotrwał do tej pory, to naprawdę jest mi bardzo miło. No i jak zwykle rozważcie subskrypcję naszego kanału. Dzięki temu będziecie mogli oglądać nasze mordki częściej i nic wam nie umknie, żaden nasz nowy projekt, ani żaden nasz nowy film. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!